innym miejscu, w sercu diecezji, w sercu Opola, bo w katedrze opolskiej, po wielu latach bycia w Szczepanowicach, tu chcemy zacząć się spotykać w gronie tych, którzy kochają sport. Będzie to msza święta, bo ona jest najważniejsza, jeśli chodzi o modlitwę w intencji ludzi sportu i chcemy sam najpierw modlić się o Boże błogosławieństwo, zdrowie i sukcesy naszych opolskich sportowców. Chcemy też modlić się za kibiców, za działaczy, trenerów, tych, którzy sport kochają, powierzając ich życie Panu Bogu i życie ich rodzin. Ale też chcemy modlić się za zmarłych sportowców, szczególnie za tych, którzy odeszli od nas w minionym już 2020 roku. Będzie tylko msza święta, ale też trzeba powiedzieć, że aż msza święta. I będzie miała taki nietypowy charakter, ponieważ zazwyczaj szliśmy w Orszaku Trzech Króli w naszym mieście potężnym, wielotysięcznym. W tym roku z racji pandemii on jest niemożliwy, ale każdy, kto przyjdzie na tę mszę świętą, dostanie koronę i będzie mógł poczuć się królem. Rzeczywiście będzie mógł i do tego zachęcam założyć koronę taką właśnie i poczuć się królem pod warunkiem, że odda pokłon temu najważniejszemu królowi. Ten, kto przyjdzie, zobaczy więcej, dowie się więcej. Mam nadzieję, że się zmieścimy w katedrze, chociaż wiadomo, że są limity osób, ale jest to duża świątynia i myślę, że ta modlitwa każdemu z nas jest potrzebna. 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego Trzech Króli na 17:15 zapraszam tych wszystkich, którzy kochają sport.